Paweł, serce się raduje, Górnik wygrał mecz. Dawno nie wracaliśmy z Poznania w tak dobrych humorach. Jak ocenisz ten mecz? Znaczy, na pewno cieszy nas to, że to trzeci mecz z rzędu wygrany i kolejny na zero z tyłu, więc widać progres i no, cieszymy się z tego. No, na pewno trochę dychnęliśmy wszyscy. Tak? Czy to jest moment, w którym spada już ta presja, że mamy utrzymanie, jesteśmy pewni, czy jeszcze walka, jeszcze cały czas pełne spięcie? Wiesz co, no tyle... słabych chwil mieliśmy, że teraz cieszymy się z tego, że wygrywamy i po tym meczu tak w szatni sobie powiedzieliśmy, że 11 punktów do Lecha, więc jeszcze trzeba coś wygrać, tak? Musimy to nadrobić, to co zepsuliśmy na początku sezonu i jeszcze sporo pracy przed nami. Czyli jeszcze szansa na puchary. Może nie celujemy w puchary, ale na pewno na wygrany kolejny mecz. I można pociągnąć do 4. Oczywiście, że tak. Czy taki właśnie takie 3 zwycięstwa z rzędu to daje ten polot, to daje drużynie tego kopa przysłowiowego? No tak, no jak widać, tak, że wszyscy biegamy, wszyscy walczymy, wszyscy są potrzebni i no, na pewno poprawia się atmosfera, jest coraz lepiej dla wszystkich. Tak. Jak ocenisz swój występ, bo nabiegałeś się w tym meczu? Znaczy, no trzeba pracować, tak? No, to bieganie to chyba raczej nie rozliczamy z biegania, no bo... Nie ten sport, ale no, próbuję też dać coś od siebie i będzie dobrze. I wyszło ci to dzisiaj? Wygraliśmy, to wyszło. Czy przed meczem, takie możesz uchylić rzemka tajemnicy, życzyłeś Białemu zachowania czystego kąta dzisiaj? Tak, bo obiecał, że jak teraz wygramy, no to zrobi grilla, no to... to trzyma go za słowo, nie? Że wartą poprawimy i zrobi tego grilla w końcu. A my będziemy grzać po kiełbaski i grzać kiełbaski. Dzięki, Olo, i wesołego powrotu.